8 lutego. Coś więcej o uczynkach. Tym, którzy przez trwanie w dobrych uczynkach dążą do chwały i czci, nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tym zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. 2 Rozdział 7-8. Rzymian 2:7-10 rozszerza znaczenie 6 wersetu. Innymi słowy, werset ten tłumaczy, że Boży sąd ostateczny będzie oparty na tym, co czynił człowiek. Tę samą myśl Jezus podał w kazaniu na górze. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powie: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły w ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Zarówno Paweł, jak i Jezus zwracają uwagę wierzących, aby wypełnili Bożą wolę. Wiara wyrażona jedynie słowami lub tak zwana działalność chrześcijańska są niewystarczające. Niektórzy chrześcijanie uważają, że właściwe jest myśleć o nagrodzie. Jednak według Rzymian 2:7 Paweł nie miał problemu z tym, że ludzie dążą do chwały i czci i do żywota wiecznego, ale pierwszy sprzeciwiał się jakiejkolwiek myśli zdobycia nagrody przez pobożne życie. Dla niego było oczywiste, że jest to dar Boży. W tej sferze wysiłki człowieka są bezowocne. Biblia nie sprzeciwia się temu, by wierzący rozmyślali o tym darze w ich codziennej walce. Bóg ma wielkie sposoby, na wszystkie sposoby nas zachęca, byśmy wytrwali w dobrych uczynkach. Dziękujemy Ci, Ojcze, za dane nam światło, abyśmy widzieli wszystko w odpowiedniej perspektywie. Spraw, abyśmy mogli Ci służyć z właściwych pobudek, abyśmy byli znalezieni, gdy Jezus powróci, jako ci, którzy wypełniają Twoją wolę.